Dzisiaj spotykamy się pod hasłem plan, czyli jak odpowiedzieć sobie na pytanie, co, kiedy, jak i kto zrobi. Plan, czyli tak naprawdę cztery etapy. No tak, bo zwykle w każdym planie potrzebujemy zrealizować te cztery etapy. Jakież to etapy? Pierwszy to oczywiście cel, czyli odpowiedź na pytanie, czego oczekuje ode mnie organizacja, otoczenie, co mam dowieść, na przykład 50 tysięcy zamówień w ciągu jednego dnia. Następny etap to spojrzenie na to, Jaka jest sytuacja? Rozejrzenie się, a gdzież, w którym sektorze rynku mam te 50 tysięcy dowieść? Potem, jak już wiem, gdzie sobie tą sytuację będę rozwiązywał, no to określenie tego labiryntu, czyli szanse i zagrożenia, które mogą mnie czekać w realizacji tego planu, i dopiero wtedy ostatni etap, czyli. Konkretne działania, czyli plan A, plan B, w jaki sposób podziałać. I to tak w pigułce, jeśli chodzi o planowanie. Oczywiście jest dużo więcej na ten temat. Zapraszam na stronę fruganet ukośnik 370, tam i trochę napisane, i trochę nagrane, tam się więcej dowiesz. Do zobaczenia, do usłyszenia.